Hej, jak tam twój angielski? Jeśli nie czujesz, że ogarniasz go na takim poziomie i z taką pewnością siebie potrafisz się porozumiewać, jakby się chciało, to zostań ze mną, obejrzyj to wideo, a zdradzę ci sekret, prosty trik, jak wypracować sobie dobre nawyki, które są kluczem do opanowania języka obcego. Zaczynamy! No, z nawykami to nie tak hop-siup, chyba że tymi złymi. Nam jednak chodzi o nawyki dobre. Jak to sobie wypracować? I w ogóle, czy jest sens sobie zawracać czymś takim głowę, a nie lepiej po prostu się uczyć? No tak, ale to nie chodzi o to, żeby usiąść, zakuć, bo to wiecie, zakuć, zdać, zapomnieć, żeby uczyć się tak, żeby zostało to z nami na zawsze. No i tutaj potrzebne są te nawyki. W tym przychodzę z pomocą z czymś, co nazywa się habit tracker. Czyli urządzenie, czyli takie, nie urządzenie, narzędzie do śledzenia swoich postępów, do śledzenia swoich nawyków i tego, jak dzień za dniem realizujemy to, co sobie postanowiliśmy. Niezależnie, czy oglądasz to w maju, czy w czerwcu, czy w styczniu, zawsze jest czas, żeby sobie coś dobrego postanowić. Ja się z tego nigdy nie wyleczę. Ja zawsze w styczniu mam noworoczne postanowienia. Mam je zresztą też w wielu innych miesiącach roku, bo. No, trzeba je przecież się rozwijać, trzeba swoje umiejętności wynosić na wyższy poziom. I Habit Tracker jest doskonałym narzędziem, które pomoże nam w samodoskonaleniu, w rozwoju, także w zdobywaniu lub dopieszczaniu jakichś umiejętności, które już posiadamy. No i teraz, tak jak zapytałam na początku, jak tam twój angielski? Czy coś by się nie dało zrobić, żeby wynieść go na wyższy poziom? Powiedzenie sobie w tym roku ogarnę angielski to przedsięwzięcie ogromne jak ocean i strzelanie sobie w kolano na starcie. Mnie tak wielkie rzeczy jakoś tak trochę zniechęcają, trochę tak straszą. To tak, jakbym powiedziała sobie, że chcę zrzucić, a gdzie tam 10? 30 kilo od razu. Nie wolno do nauki języka podchodzić w sposób zero-jedynkowy. Tak, nie. To jest proces. No, długi, no długi. To jest coś, co musimy sobie przekuć w nawyk. Nawyk robienia małych kroczków, drobnych rzeczy codziennie. I tu z pomocą Habit Tracker. Tabelka. Spójrzcie, jak wygląda Habit Tracker, który my przygotowaliśmy u nas w Ensjo. U góry widzimy miesiące i ja sobie drukuję tych Habit Trackerów na kolejne miesiące, bo to też super pokaże mi, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Zaznaczam, w jakim jestem miesiącu. No i tak, tutaj mam do wpisania w tabelce właśnie co? Co ja sobie mogę tutaj wpisać? Gdybyście zobaczyli mój Habit Tracker, bo to w ogóle jest narzędzie nie z nauki języków, z samorozwoju, z samodyscypliny, o diety, stylu życia zdrowego, prędzej, ale świetnie można je zastosować w nauce języka. I tak, ja mam akurat taki pomieszany. W moim jest Millet Groats for Breakfast, czyli kasza jaglana na śniadanie. No, zobaczcie, już samo to, co postanawiam, mogę wpisywać sobie w języku angielskim czy niemieckim, zwłaszcza jeśli to jest nowe, jeśli ja muszę sprawdzić, jak się to nazywa, to też 30 razy na to spojrzę. Tak jak widzicie, ten habit tracker okrągły w formie takiej bieżni, mi się to tak kojarzy, po której będę cały miesiąc się przemieszczać, zaznaczać sobie w tych okienkach, co mi się zrealizować udało. Jak nie, no to ja po prostu opuszczam okienko. Można legendę samemu wybrać, czy tam jest krzyżyk, czy fajeczka, czy jakiś kolor, czerwony, zielony. Ja zaznaczam po prostu, co zrealizowałam. Tam, gdzie nie, tam mam pustą kratkę. No i na przykład mam tą kaszę jaglaną na śniadanie, które to takie dobry nawyk pozwala mi wyeliminować inny, no bread. Chciałabym jeść mniej chleba, żeby czuć się bardziej zdrowo. I w tym pomaga mi nawyk wprowadzenia kaszy jaglanej. Ja uwielbiam ten chleb z masłem i każdy ma jakieś takie słabości, z którymi ciężko jest walczyć. I zamiast, wymyślałam, katować się, że ja nie będę grać w Candy Crush, tylko uczyć się słówek, nie będę tej pajdy masłem i dżemem, tylko kasza jaglana. Zobaczcie, może zastąpić jeden nawyk drugim, zamiast udręczać się, że nie mogę tamtego. Więc ja się cieszę tym zaznaczaniem sobie tej kaszy,
drugiemu, druga moja radość, cieszę się, że nie mam tamtego chleba. Ogólnorozwojowo wpisuję sobie spacer, żeby to był mój codzienny element dnia, dotlenienie trochę mózgu, a w tym czasie rozwijam swój język obcy, w tym czasie rozwijam angielski. Podcast jest fajny, albo na YouTubie coś włączyć i sobie tego posłuchać, dać też oczom odpocząć, popatrzeć na coś innego i ten czas połączyć sobie jeden nawyk z drugim. Od nas można otrzymać taki habit tracker. My już tam wpisaliśmy na dole sesja instalingu. To jest platforma, która jest komponentem naszych kursów NCO. Namawiamy, zachęcamy, wymagamy wykonywania jednej sesji dziennie. To zajmuje 5, 8, może 3 minuty, ale ogólnie około 5 minut. I coś takiego można świetnie połączyć, nie wiem, z poranną kawą. Słyszałam od uczniów, że stawiają sobie ten telefon, przytrzymują zęby. I to jest świetny też sposób na rozbudzenie komórek mózgowych, na rozbudzenie mózgu po śnie. Throughout. Kiedy przepytuje nas algorytm z słówek. Dostajemy zdanie, wysłyszymy to słówko wypowiedziane. Within. Już mamy zrobione coś dla naszego języka. Mamy powtórzone słówka, pokazują tam się nam nowe słówka. Słówka, które lektor dodaje nam na zajęciach. No nic, tylko po prostu sobie pykać te słówka, wpisywać je, powtarzać, uczyć się. 5 minut dziennie. Zobaczcie, ile to jest w perspektywie miesiąca. Jak zaczniemy to mnożyć, zobaczcie, okienek mamy 31, no tyle, ile tam miesiąc ma dni i zaznaczamy sobie codziennie. I teraz tu ważna uwaga. Jeśli sobie nie zaznaczę, na moim habit trackerze instaling leci codziennie. Tutaj mam akurat 16-17, o, mam dwie dziury. No to nie wiem, weekend tam chyba był, nie zrobiłam. Okej, w poniedziałek sobie tam nadgoniłam dwoma i ja wiem, że to nie jest to samo. No nie jest, bo każda taka platforma algorytmicznie liczy, jakie słówka podać nam do powtórki i najlepiej działa, kiedy wykonujemy te sesje codziennie. No, najlepiej to też dla naszej mózgownicy, kiedy wykonujemy 5 minut dziennie, a nie raz na tydzień rąbać coś przez godzinę, kiwać się nad listą słówek. No to jest kiepski nawyk w nauce języka. Dobrym nawykiem jest uczenie się 5 minut codziennie. No i stąd też właśnie ten habit tracker w nauce języka. Spróbujmy jeszcze coś małego, ale when I say small, I mean it. Na serio, jak mówię małe, to coś małego. Coś, co dobre nawyki pomoże nam wyrobić, co nie będzie ciężkie, trudne, zniechęcające, jakieś nieokreślone i niezmierzalne. Nie, dajmy tam na przykład 10 minut, 5 minut, no kwadrans, och, powiedzmy. Na przykład pracuję nad piosenką. Jeśli lubisz słuchać muzyki, uczyń z muzyki sposób na naukę. Wejdź na tekstowo, wyszukaj w Google, o czym ta piosenka jest, sprawdź tam jakieś słówka. Nie od razu 50, ale po trochę codziennie. Słuchaj ją, potem ją śpiewaj. Pracuj w jakikolwiek sposób nad piosenką, aż będziesz wiedzieć, o czym ona jest, aż będziesz w stanie użyć, powiedzieć to, co się tam dzieje. Czasem masz po prostu już gotowe do nauczenia się wypowiedzi. Nie z każdych piosenek. Wiecie, co mam na myśli. Jeśli lubisz czytać, wpisz sobie tam i teraz znowu, zależnie od poziomu, wpisz tam stronę dziennie, wpisz tam kawałek czegoś, rozdział. Rozdział to dużo, dużo może zniechęcić. Więc spróbuj wpisać coś, co wiesz, że jesteś w stanie zrobić. Nawet możesz dać tam poprzeczkę niżej, no bo no kto ci broni zrobić więcej? Kto ci broni przejść na kolejną stronę? Nikt nie broni zrobić 5 czy 3 sesji instalingu. Jedną zrobić trzeba. To jest super inwestycja, najlepsza inwestycja czasu w rozwoju języka. Robić to codziennie, ale możesz ten czas pomnożyć. Nikt nie broni. Co jeszcze można zrobić językowego? Jeśli nie lubisz czytać, może lubisz oglądać. I teraz znowu, haha, no to jedziemy z Netflixem, jedziemy z serialem. Niekoniecznie chodzi o to, żeby po prostu sobie coś tam puścić. Może wybierz jakiś krótki pasek i może znowu dowiedz się, co tam jest. Jeśli oglądasz serial, jakąś komedię,
Czemu ta publika się tam śmiała? W sumie ty się, no tak, nie wiedziałeś, z czego to się śmiać. No to spróbuj się tego dowiedzieć. Jakiegoś tego jednego wyrażenia. Jeśli ciężko to samemu, to YouTube ma mnóstwo takich krótkich nagrań pod tytułem Learn English with Friends, Big Bang Theory, wszystkimi jakimiś popularnymi serialami, z których wycięty jest taki 3-minutowy passage. On jest rozebrany na części pierwsze, wszystko jest powiedziane, co znaczy i jak czego użyć. Gotowe, króciutkie. Możesz też po przeczytaniu, po obejrzeniu czegoś nagrać. Zrób sobie takie okienko, kiedy ty mówisz, 3-minutowe nagranie. Genialną praktyką jest codziennie nagrywanie siebie, no przecież komórką zrobić to tak łatwo, kiedy mówi się po angielsku czy w jakimkolwiek innym obcym języku. Może to być o tym, co obejrzałeś, przeczytałeś, widziałaś w telewizji, w internecie, no coś regularnego. Albo cokolwiek, co tam się dzieje naokoło, co ci w duszy gra, jak się to mówi. Mów to po angielsku, zobaczysz, jak pomoże ci to przełamać się, zwłaszcza jeśli gdzieś jest taka blokada, jeśli boisz się mówić do innych, to spróbuj się nagrywać. Jeśli się odważysz, pokaż to komuś, jeśli nie, na razie nagrywaj się i oceniaj, czy to już jest to, co chcesz. Jeśli jest jakieś nowe słówko, którego się uczysz, czy z Instalingu, czy gdziekolwiek z tego serialu wspomnianego, no to ułóż z nim jakieś zdanie. To na początku może być to, które znajdziesz w Diki. Nagrywaj się, słuchaj, czy to brzmi tak, jak ma brzmieć. Taka niby mała rzecz, ale to jest dużo. To jest naprawdę super, pomaga w rozwoju, w pracy nad językiem. Taka praktyka, żeby się codziennie nagrywać i widzieć swoje postępy. No właśnie, z tym widzeniem postępów Habit Tracker pomoże nam tak z boku spojrzeć na to, co robimy. Mi to narzędzie bardzo pomaga, bo ja bardzo często wkręcam się, jak ja robię. Tysiąc rzeczy, potem mi się wydaje, że w sumie to nic nie zrobiłam. No tak, robiłam, ale w sumie co? I ja dzięki temu widzę. Widzę, że okej, no, był jakiś tam ciężki okres, było dużo pracy, bo tu w pracy, bo tu dzieci, bo tamto, siamto, remont, nie wiem co, ale widzę na przykład, że mimo tego, jaki był to ciężki okres, udało mi się zrobić coś 4 razy. I dobra, ja wiem, że miałam 30 szans, ale nawet jak zrobiłam to 4 razy, to jest 4, a nie 0. To też jest dobrze. Widzę też na przykład, co mi się sprawdza, a co nie. Bo może coś, co ja sobie wymyślę, no nie wiem, tłumaczenie jakiegoś tam zdania albo jedno gramatyczne ćwiczenie. Bardzo fajne, można też kupić takie na każdy dzień kalendarze, co tam mam do angielskiego zrobić. Samemu sobie coś takiego też założyć i widzieć, czy ja to realizuję, czy to nudy na pudy, czy mi się to sprawdza, czy mnie to motywuje, czy zniechęca. Mnóstwo jest sposobów na naukę. Kluczem jest znalezienie tego dla siebie. W innym moim filmiku mówię o sposobach nauki choćby słówek. I warto tam może coś wybrać dla siebie, jak ja się tych słówek będę uczyć, coś w ten habit tracker wpisać. Jeszcze raz podkreślam, coś małego, coś fajnego, coś, co pomoże ci w taki bezbolesny sposób zacząć wypracowywać u siebie dobre nawyki, które potem możesz rozbudowywać, które możesz później przekuć w coś większego. I tak jak mówię, też widzieć z boku, co się dzieje. Czy któryś nawyk mi z którymś nawykiem pomaga, czy coś mi z czymś zakłóca, czy czas mi ucieka, przecieka przez palce, czy jednak, mimo tego, że czas był ciężki, udało mi się zrobić to, to i to. Spójrzmy jeszcze raz razem na ten habit tracker. Czy on jest w formie bieżni, czy on jest w formie prostokątnej, zwykłej tabelki. Pod jednym i drugim miesięcznym habit trackerem dodaliśmy weekly habits i monthly habits. Bo nie każdą rzecz, czy to w samorozwoju, czy w nauce języka, chcę robić codziennie. Nawet no nie wszystko się da, nie wszystko ma sens. Od nas tutaj wrzucone jest odencjo zajęcia językowe. Raz w tygodniu na nie chodzę, raz w tygodniu rozmawiam. Jeśli nie jest to taki formalny, wykupiony kurs, przecież możesz z psiapsiumą, ze znajomym umówić się, że wtedy, a wtedy spotykamy się, czy to przez Messenger, czy na Zoomie, czy Skype'ie, albo spotykamy się w rzeczywistości, czy na tym spacerze i tylko wyłącznie mówimy po angielsku. No i co z tego, że z błędami?
to wszystko zdążysz wyeliminować. Próbujemy się komunikować, nie posiłkować się gdzieś tym polskim, nie znam słówka, czymś je jakoś naokoło opisać. To jest super sposób na rozbudowanie płynności. Z kimś, kogo znasz, lubisz, z kim się nie boisz, niech to będzie taki weekly habit. Możesz tam dodać też inne rzeczy, tak jak mówiłam, bo się chcesz tego słówka nauczyć. Czy to będzie water the plants, czy co by tam. Coś, co robisz miesięcznie i ciach, oznaczasz krzyżykiem, czy to się stało. I coś, co jest rzadszym, może większym przedsięwzięciem, albo jakimś takim zbiorowym przedsięwzięciem, książkę przeczytam. Read one book. To może być książka, prawdziwa książka, a to może być taka uproszczona lekturka, która jest do każdego poziomu dobrana. To może być serio książka na YouTubie, bo milion jest takich filmików, takich wideo, w którym mam czytane, jadę sobie tutaj wzrokiem, tutaj paluszkiem i słyszę. O, to jest genialna rzecz. Słyszę, jak to się wymawia, czytam, jak to się wymawia i robię jeszcze shadowing, czyli próbuję czytać równo z nimi. Mogę sobie tam przecież przyspieszyć, mogę zwolnić. No i to, mogę to podzielić na malutkie fragmenty, które chcę robić codziennie. Jakiegoś audiobooka sobie tak porozplanowywać na miesiąc. Mogę to w perspektywie miesiąca chcę zrobić jedną. Ja sobie, wiecie, wpisałam na styczeń, że z dziećmi pójdę na sanki. Udało mi się, mam tam krzyżyk, że będę mieć, czyli mam tam sledging, medical check-up, super, odhaczyłam, hairdresser odhaczyłam, go to the forest sobie wpisałam, jeszcze nie odhaczyłam, no może jeszcze zdążę, a jak nie, no właśnie, no bo co jak nie? Co jak mi tam zostanie tych pustych kafelków? To nic. No serio, to nic. To ważne też, żeby pamiętać, że nie samobiczujemy się. So what? Nie zrobiłam. No i dobra, znaczy niedobra. No to, no niedobra, Elusiu, niedobra. No nie zrobiłaś instalingu. No to zrobię teraz. I co? No to zrobię, no to nadrobię, nie nadrobię, to pójdę dalej. To, że nie zrobiłam raz, dwa, czy nawet siedem, nie znaczy, że się nie nadaje do nauki angielskiego. To, że zawaliłam miesiąc, bo coś tam, no to bierz nowy, próbuj od nowa, po trochę. Dlatego też wpisuj małe rzeczy, które jesteś w stanie zrobić, żeby tego też się tam nie uzbierało na 4 godziny. Małe, fajne, mierzalne rzeczy nadające się wykonać. I zobaczysz, jak będzie to cieszyć. Zobaczysz, jak pewne rzeczy się dla Ciebie sprawdzają, a pewne nie. Co można dołożyć, czym się można zainspirować i jak ulepszyć swój dzień codzienny albo poziom angielskiego wynieść na wyżyny. Można dzieciom tam zadać łóżko, zęby, tamto, siamto i owamto. I też można im to wpisać po angielsku. Niech ta się rozwijają, instaling już od nas mają tam wpisany, więc to jedno, wiemy, że będzie dobrze. Ileś tam stron książki do przeczytania i pokazywać im i sobie, jak pracą nad sobą, a nie, że spada mi coś z nieba, dochodzimy na przykład właśnie do umiejętności takiej fajnej pewności siebie w porozumiewaniu się w języku obcym. Każdy jest zwolennikiem papierowych rozwiązań, tudzież wywieszania ich w miejscach publicznych. Jest mnóstwo aplikacji. Zobaczcie, wchodząc w swoją komórkę, tam gdzie pobieramy aplikacje do wyboru, do kolory. One często nazywają się Habit, Habitify, coś z tym habitem, coś z tym nawykiem w nazwie. Bardzo fajnie robią nam statystyki, podsumowania, pokazują to na różnego rodzaju wykresach. Czego nam kartka nie zrobi? No, tu już wybór. Czy chcę to sobie na papierze znaczyć, czy chcę to mieć w komórce? Oba rozwiązania, jestem o tym przekonana, pomogą nam polepszyć swój język obcy i w ogóle samego siebie. Zachęcam do odezwania się do nas przez social media. Taki habit tracker przez nas przyrządzony, przygotowany dla naszych kursantów, można otrzymać z podpowiedziami, co tam powpisywać, lub zupełnie pusty do dowolnego wykorzystania, czy sobie, czy dzieciom.
Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to też zachęcam, bo u nas co chwilkę pojawiają się filmiki o nauce i konkretnie też filmiki z materiałem już tylko do nauki. Nie przegap w takim razie, bo to też może być pozycja w Twoim codziennym habit trackerze, to też może być taki dobry nawyk, tylko nie te wideo, gdzie tam koty się przewracają. Takie wideo rozwojowe to też świetny nawyk. Zachęcam Cię do pracy nad językiem obcym, do pracy nad sobą, do skontaktowania się z nami, jeśli możemy Ci w czymś pomóc. Bye! See you in the next video!